Opowieści oparte na faktach, wspomnienia, pamiętniki to część literatury, po którą czytelnicy sięgają coraz częściej, także i ci najmłodsi. Książka Niepokonani, niesamowite historie przetrwania Davida Longa, która ukazała się w wydawnictwie Literatura, jest właśnie przykładem takiej powieści. To historie, które wydarzyły się naprawdę. Opowiadają o ludziach, którzy przeżyli niemożliwe. Dzięki swojej odwadze, niesamowitej sile przetrwania, pokonując niejednokrotnie wielki strach i ból, stoczyli nierówną walkę z siłami natury. Bohaterów tych historii łączy jedno. Wszyscy stanęli twarzą w twarz ze śmiercią. Wyruszyli w różne części świata, żeby przeżyć przygodę. Jedni szukali adrenaliny, jedni by wspaniale, fajnie spędzić czas. Niestety, przez różne przypadki, przez różne okoliczności znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Nie wszyscy wyszli bez szwanku z tych historii, ale przeżyli, postanowili o tym opowiedzieć. Jedna z najwcześniejszych historii opisanych w Niepokonanych wydarzyła się w 1823 roku. Bohaterem jest jej Douglas, traper ze Stanów Zjednoczonych, który przeżył spotkanie z grizzly. Ciekawostką jest to, że na podstawie tej historii nakręcony został głośny film pod tytułem Zjawa z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Jest to książka niewątpliwie dla poszukiwaczy wrażeń, przygód. Autor zabiera nas w podróż dookoła świata. Przez dzikie dżungle, na wyprawę polarną, piaski Sahary. Zaglądamy do krateru wulkanu, gubimy się w jaskiniach. Dryfujemy tratwą przez największy ocean świata. Opowiadania ogromnie oddziaływują na czytelnika i na jego wyobraźnię. Niesamowita jest również wiedza przekazywana przez autora, w jaki sposób przetrwać w trudnych warunkach bez odpowiedniego sprzętu. Historie opowiedziane są krótko, treściwie, dlatego wzbudzają tak pozytywne emocje. Pokazują, że każdy człowiek ma w sobie cząstkę bohatera, że w obliczu tragedii zwykli ludzie są zdolni do niezwykłych czynów. Na uwagę zasługują również ilustracje, które wspaniale ukazują tutaj historie opowiedziane w Niepokonanym. I również należy wspomnieć, że książka w 2017 roku zdobyła jedną z brytyjskich prestiżowych nagród literackich. Polecam.